Zapraszam pierwszego gościa, pana Adama Gizickiego, a właściwie gospodarza w imieniu społeczności niepokonanych. Pan Adam parę słów nam powie. A jeszcze powiem, że też z komuną. Dziękuję ci bardzo. Ja w przeciwieństwie do Pawła muszę mieć ściągę, bo moje wystąpienie to jest dialog przedsiębiorców z organami skarbowymi. Nieco przewrotny tytuł, ale powiem wam trochę więcej, to pewnie zrozumiecie, o co mi chodzi. Zresztą dzisiaj paręnastu przedsiębiorców na tym kongresie do mnie podeszło, porozmawialiśmy o takich samych problemach. To jest po prostu niewyobrażalne. Ale od początku. Kiedy się zastanawiałem, jak rozpocząć to przemówienie, przyszła mi do głowy taka analogia naszej walki. Walki Polaków o niepodległość, później z komuną. A teraz się nagle okazuje, że musimy walczyć z własnym państwem. Że naszym największym wrogiem jest własne państwo. A dokładniej jej upolitycznione służby skarbowe, służby celne i cały wymiar tak zwanej sprawiedliwości. Jako przedsiębiorca od wielu lat obserwuję niestety na własnym przykładzie, wątpliwie odczuwam, jak organy skarbowe są wykorzystywane przez ministra finansów do łatania tak zwanej dziury finansowej, dziury budżetowej. Fakt jest tym bardziej przerażający, że głównym celem prowadzonych postępowań skarbowych jest nie to, żeby dojść do rzeczywistego przebiegu transakcji. I służby nie chcą odkryć tak naprawdę, jak było, tylko zastanawiają się, co znaleźć, żeby temu podatnikowi nie zwrócić należnego podatku, ewentualnie zabrać mu możliwie jak najwięcej pieniędzy. Dotyka to po co parę lat różne branże, zaczęło się od branży paliwowej, komputerowej, złomowej. Teraz dotyczy to metali szlachetnych. Za chwilę będzie to dotyczyło telefonów komórkowych, bo już o tym się słyszy. Już minister finansów wymyśla mafię pakistańsko-indyjską w Polsce i ogromne przewały VAT-owskie. Pojawiają się takie słowa klucze, które mi się bardzo podobają. Są takie wytrychy urzędników skarbowych. Zaczyna się od karuzeli podatkowej, od łańcuszków, beneficjentów, a kończy się na zorganizowanej grupie przestępczej i praniu brudnych pieniędzy. Jest taka fajna poufna instrukcja ministra finansów ze stycznia 2010 roku, czyli funkcjonuje już w obiegu gospodarczym parę ładnych lat. Ona nazywa się Program Kontroli Koordynowanej. W skrócie nazwałbym to, jak wykończyć przedsiębiorcę. Co ciekawego się tam pisze, jest jedno takie kluczowe zdanie. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie miał kontaktu z organami skarbowymi, to bardzo proszę, zapamiętajcie to, bo kiedyś niestety może dotyczyć to również was. Wspomina się tam, że koniecznym wydaje się być sięgnięcie do najwyższych poziomów, a nie jak dotychczas skoncentrowanie się na walce z przestępcami. No to ja bardzo przepraszam, to o co chodzi? Jeżeli nie koncentruje się Urząd Skarbowy czy organy skarbowe na walce z przestępcami, to walczą z przedsiębiorcami, tak? Jak wygląda realizacja takiej instrukcji Ministerstwa Finansów w praktyce? My to już przerobiliśmy na własnej skórze, bo od paru set dni czekamy na zwroty podatku VAT, nie mając żadnej decyzji wymiarowej, ani nawet żadnych zarzutów. De facto ordynacja podatkowa, której zmiany w lutym 2014 odrzucili wszyscy posłowie koalicji. Chcieliśmy zadać pytanie posłowi, przedwczoraj byliśmy w Polsacie. Pan poseł Scheinfeld odpowiedział, że przecież VAT jest zwracany w terminie 60 dni. No, życzę mu powodzenia, żeby tak faktycznie był. Zasada neutralności podatku VAT, zasada szybkości postępowania, takie typowe, podstawowe prawa podatnika są zawsze gwałcone przez urzędników skarbowych. Oni mogą wszystko, ty przedsiębiorco, nie możesz niestety nic. A najciekawsze jest to, bo to dotknęło również nas, wiele firm, które siedzi tutaj na sali. Kiedy Urząd Skarbowy, po nich Urząd Kontroli Skarbowej, Izba Skarbowa, Główny Inspektor Kontroli Skarbowej nie mogą nic na podatnika znaleźć, to nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się spreparowany donos do prokuratury, najczęściej z Urzędów Kontroli Skarbowej, i do podatnika wkracza OBW albo CBŚ. I zabawa zaczyna się od początku. Należy zadać tak naprawdę ministrowi finansów kluczowe pytanie, bo skoro tyle mówi o przestępczości gospodarczej, o wyłudzaniu podatku VAT, to dlaczego toleruje, a nawet promuje wysokie stawki podatku. 23%, jedna z najwyższych stawek w Europie. Minister Szczurek na konwencji Platformy Obywatelskiej obiecywał, że jego jest marzeniem takim, żeby uczynić życie
uczciwych przedsiębiorców mniej uciążliwy. I czas pożegnać się z obecną ordynacją podatkową. Cały czas to, co rządzący mówią, a to, co robią, to są dwa różne bieguny. To są najnormalniejsze kłamstwa. No chyba, że naczelnicy urzędów skarbowych, izby skarbowej już mają taką samodzielność, nawet takie samodzielności, że nie słuchają ministra finansów, co nie wierzy. Przedwczoraj słyszeliśmy od posła Platformy Obywatelskiej na spotkaniu w Polsacie, że właściwie to nie jest wina rządzących, to jest wina urzędników. A ja zadaję takie pytanie. A kim oni są? To są nadzorcami tych urzędników. Wszystko to wychodzi od góry, tak? Ryba psuje się niestety od głowy. Żeby też nie przedłużać, powiem tak. Nasz dialog przedsiębiorców z organami skarbowymi realizowany jest za pośrednictwem radców prawnych, doradców podatkowych i sądów administracyjnych. Mamy na koncie parę wygranych spraw. Myślę, że przedsiębiorcy, którzy są tutaj, nazbierałoby się setki wygranych spraw w sądach administracyjnych. Nic to nie zmienia. Dziura budżetowa jest do zasypania pieniędzmi przedsiębiorców. Najgorsze jest to, że dotychczasowa praktyka rządzących ani nie rozwiąże problemu bezrobocia, ani nie rozwiąże problemu długookresowej dziury budżetowej i nie zatrzyma młodych ludzi w kraju. Jedyną zieloną wyspą niedługo będzie kancelaria premiera i gmachy urzędów. I to będą jedyne zielone wyspy w Polsce. Najgorsze jest to, że po 18 latach prowadzenia biznesu muszę się tłumaczyć, że nie jestem przestępcą gospodarczym, urzędnikom, którzy tak naprawdę zasługują na karę. Już zostałem pogoniony, więc okej, Paweł już kończy. Jak dalej prowadzić dialog z urzędnikami skarbowymi, kiedy ciągle jesteśmy szykanowani, pomywiani i pozbawiani naszych pieniędzy? Czy to w ogóle ma sens? Ja mam już na to odpowiedź. Tą odpowiedź została już udzielona, bo ten dialog od dłuższego czasu jest tylko monologiem. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję serdecznie.